Dzień dobry, witam w nowej serii. Zagrajmy w Dungeon Keeper, grę zrobiona przez firmę Bullfrog pod kierownictwem Petera Molyneuxa. Czy tam Molyneux, nie wiem w sumie jak się to nazwisko czyta. To jest taki pan, który jest odpowiedzialny za gry, generalnie w których pełnimy rolę jakiegoś nadzorcy, jakiegoś istoty boskiej. Firma Bullfrog i ten człowiek są odpowiedzialni m.in. za takie gry jak Syndicate, które było już na moim kanale dawno, dawno temu, Black and White, Populous, ostatnio też Peter Molyneux robił jakieś takie mniej udane gry, które jakoś się już tak nie podobają graczom, chociaż on cały czas obiecuje, że coś tam nowego zrobi, ale ostatnio mu coś to nie wychodzi. Teraz jeszcze taka jedna kwestia niestety. W tym wideo i w przyszłych filmach będą niestety takie popierdywania w dźwięku. I te popierdywania biorą... Ja wiem jak je naprawić, ale z kolei naprawienie tych popierdywań powoduje, że pokazują się artefakty graficzne w obrazie. Bo po prostu to jest coś takiego, że ja mam teraz ustawioną powierzchnię w DOSBoxie, powierzchnię renderowania Direct Draw. I no, najwyraźniej to nie daje wystarczająco dużej wydajności, ponieważ się tworzą takie artefakty dźwiękowe. Natomiast jeżeli się przełączę na OpenGL High Quality, bo ja mam ten build robiony przez tego Azjatę, który tam wypuszcza te buildy, nie? To wtedy popierdywania znikają, ale pojawiają się za to paskudne takie błędy graficzne tutaj na brzegach ekranu, po lewej, po prawej, tutaj gdzie te czarne pasy są. Po prostu to wygląda tak, jakby ten OpenGL nie czyścił powierzchni przed narysowaniem nowej klatki. W sumie nie wiem, czy to jest... Czy tego się nie dało zrobić lepiej? Czy dało się? Ale programista nie pomyślał o tym na przykład, no bo to są dwa możliwe wyjścia. Jeszcze myślałem nad tym, żeby sobie ściągnąć kod źródłowy tego DOSBoxa i to po prostu naprawić, ale nie wiem, czy mi się chce aż z tym męczyć, tym bardziej, że te popierdywania w dźwięku jednak nie są aż takie częste. Zobaczymy zresztą, jak to będzie. Chyba, że ktoś ma jakiś pomysł, jak to można naprawić, ewentualnie to może się tutaj podzielić. Dobra, zrobimy rozpoczęcie nowej gry. Już? Śmiechowice. Żyjący w Królestwie Radości mieszkańcy Śmiechowic cierpią jedynie na kurcze mięśni twarzy, a nie na wrzody, jak przypuszczaliśmy. Śmiechowice to obrzydliwa kraina dobrego humoru i przyzwoitej frywolności. Jak słychać, mam tutaj polską wersję językową. Chociaż gra jest kupiona z GOGa, gdzie jest dostępna tylko angielska wersja językowa. Ja wyjaśniam, co tutaj chodzi, jak to jest możliwe. Tutaj mamy taki... Pierwsze miejsce to jest taki tutorial i przede wszystkim trzeba postępować dokładnie według tego, co jest tutaj napisane, bo inaczej się zatniemy w tej misji i nie będzie można jej przejść. Wersja z GOGa działa przez DOSBox i jest tylko po angielsku. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak Keeper FX. Jest to taki klon, który pozwala uruchomić tą grę jakby bezpośrednio w Windowsie. Uaktualnione jest wszystko. Z tym, że w tym porcie jest taki problem, że coś jest z AI popieprzone i potwory potrafią stanąć w miejscu. I miałem taką sytuację, że chyba doszedłem do drugiej misji i w tej drugiej misji po prostu potwory wyszły tam z budynku i stały w miejscu. I już nic nie robiły. W ogóle. Nic. Po prostu się zawiesiły. I tak samo się stało z przeciwnikami, także nie korzystam z tego builda, z tego programu Keeper FX, ponieważ on jest po prostu zepsuty. Ale jeżeli się ściągnie tego Keeper FX, to tam jest polska wersja językowa, są polskie teksty i są polskie głosy. I żeby po prostu zrobić z angielskiego Dungeona Keepera polski Dungeon Keeper, wystarczy tylko przekopiować odpowiednie pliki z tego Keeper FX-a. Tam trzeba jeszcze zmienić im nazwy, ale to się można bardzo łatwo domyślić, które pliki trzeba przekopiować po prostu po ich treści. Także, no dobra, to była taka opowieść o tym, jak uruchomiłem tą grę, prawda? Odkryto nowy obszar. Pierwsze co powinniście zrobić, to powinniście zbudować skarbiec do gromadzenia złota, to jest...
najbardziej podstawowa budowla. Tutaj się pojawiają takie teksty, które są rzeczy, niby ktoś do nas mówi, tak? Jakiś doradca nasz. Jesteś zachłanny, strażniku, teraz zmień część lochów legowiska. Miejsca regeneracji sił i odpoczynku stworów. Obszar, z którego chochliki wydobyły złoto, będzie znakomitym miejscem przyczajania się kilku stworów. Użyj ikony legowiska z pulpitu pomieszczeń. Okej, okay, tutorial. To jest dobre. Jeśli chcesz zmusić swoje stwory do cięższej pracy, daj im klapsa ręką zła. Klikając na nich prawym przyciskiem myszy, nie popadaj w przesadę, ponieważ klapsy szkodzą stworom, i stwory się też wkurzają i mogą się na nas mścić, nie? Bo tak w ogóle to, znaczy łatwo się można domyślić, ale my tutaj jesteśmy tym złym. Będą nas atakować ci dobrzy, a naszym zadaniem jest ich wszystkich pozabijać po prostu. Wykop tunel, który poprowadzi do wejścia na północy. Wolne wejścia widoczne są bla bla bla. Stwory korzystają tylko z wejść należących do jakiegoś gospodarza. Chochliki oznaczą wejście jako twoje. No dobrze, no to zróbmy to. I tu jest taka ciekawa sprawa, że można przyjąć kontrolę nad danym stworem i można biegać jako on. Proszę bardzo. Jestem teraz chochlikiem o imieniu Szucuk. Czy Szukuk, whatever. I mogę sobie nim chodzić. Jeszcze to, co to jest, prawda? To jest tak zwany Nexus, jak to dzisiaj mówią. Gdy to zostanie zniszczone, następuje game over. Także trzeba chronić, to jest nasz reaktor. To już jest taki głupi tekst, wejście jest atakowane, w ogóle nie pasuje do niczego. Ale to tylko chodzi o to, że przejąłem po prostu to wejście. Przybył twój pierwszy sługa, to wielka mucha. Może ona pluć na wrogów żrącym sokiem żołądkowym. Smaczne. Skrzydła zapewniają temu ohydnemu wodowi szybkość, umożliwiającą dogonienie najzwinniejszych intruzów. Nowy stwór w podziemiu, mucha. I teraz taka ciekawa rzecz. Różne stwory widzą na różny sposób i mucha ma takie na przykład posegmentowany wzrok, nie? To jest fajne. Są jeszcze inne stwory, o. Do twojego królestwa przyturlał się żuk. Stwór o sporej wytrzymałości, nieprawda. Podobnie jak większość stworów, żuki wymagają żywności. Wykop nowy obszar, kliknij na ikonie kurnika i zbuduj źródło jadła. Z zakrętej ziemi wnet wyłonią się smaczne kąski. No dobrze, wykopiemy kurnik. A tak widzi żuk, on ma takie... Przez takie szkło, tak? Rybie oko patrzy. Efekt rybiego oka. Gdzie te chochliki głupie? Dawać, kopać mi tu. No, to sam zacznę kopać. Zawsze chciałem zostać górnikiem. Nie. Okej. To takie szare pola, nie należą do nikogo i nie można na nich budować żadnych budowli. Także dopiero musi zostać przyjęte przez chochlika. To co on tutaj robi, to jest właśnie teraz wyjaśnione. Chochliki wzmacniają ściany, aby powierzchniacy nie mogli się przez nie przekopać. Jeśli potrzeba ich więcej, kliknij na ikonie chochlika na pulpicie badań, a następnie bla bla bla. Każdy nowy chochlik kosztuje więcej niż poprzedni, czyli możemy po prostu samonować nowe chochliki. I też tylko możemy to zrobić na polach, które należą do mnie. Wody nie da się przejąć. Znaczy da się ją przejąć, ale to dopiero później będzie się dało. Tutaj mamy kury, które są źródłem jedzenia dla naszych stworów. Z jajka powstają same. Może na przykład zobaczyć, jak wsuwa kurę. Musiał ją przeżyć 3 razy. Nadchodzą intruzi. Poszukują luki w twoich umocnieniach, by wedrzeć się do twojego lochu. Biały ślad na mapie ukazuje ich postępy. Kliknij na ikonie u góry pulpitu sterowniczego, aby obejrzeć większą mapę. Może warto trzymać w pogotowiu grupkę stworów, by poszczuć nimi intruzów. Możesz szybko podnosić stwory, klikając bla bla bla. Pamiętaj, że możesz umieszczać stwory jedynie na obszarze własnego lochu. No właśnie, to jest to, o czym już powiedziałem. I tak można je tutaj podnosić, o. I upuszczać. I oni tutaj chodzą. Dobra, wpuścimy ich, żeby nie przedłużać tego. Może nie do reaktora od razu. Może tędy, o, jakoś tak ich wpuścimy. Pa 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 pa. Zginą, nie? Oni sami zresztą się tutaj przebijają, ale przez to się nie przebiją. Zresztą widać tutaj, że się pojawiło z drugiej strony, mur się pojawił. Tutaj na przykład nie ma, to znaczy, że po drugiej stronie jest po prostu ziemia. Przebiłeś
zaatakowano twoje stwory. No i hokliki to są takie stwory, które w ogóle nie walczą, więc powinny uciekać. Natomiast muchy się rzuciły do walki. Bo mucha to w ogóle jest taki stwór, który jak ma dostęp do jakiś nieodkryty obszar, to ona do niego poleci, żeby go odkryć. To oznaczało, że zginął jakiś potwór. A jak powiesz, że wygrywają, to znaczy, że zabili kogoś. Tak jest. Paskudnie się rozkrwawił. Odkryty nowy obszar. Bohaterowie dokonali włamania do lochu. Bzzz. Mucha też może chodzić. Zaatakowano twoje stwory. Twoje serio? Stwory atakują wroga. Gdzie? A mucha atakuje. Tego kurdupla tutaj. Możemy go zawsze wziąć od tej strony też. Jak się upuści hochlików przy czymś, co mają robić, to oni zaczną to robić. Zignorują wszystkie swoje priorytety i zaczną po prostu to robić. What a shame. Bo żuki nie pomagają, dlatego przegrywają. Powinni już zajarzyć? Tak, zajarzyli. Walczą. No to kurdupel umrze zaraz. Yeah! Garnek ze złotem. Straszna pikselaza jest w tej grze. Niestety nie jest ona tak dobrze zrobiona jak Doom. Te sprite nie są tak dobrze zrobione i nie wygląda to dobrze jednak po tylu latach. Pomimo zastosowania tych skalerów wszystkich. Jeszcze te ściany się jakoś uchowają. Uwaga, nadciąga władca tej krainy. Zrobił. Odejdź. Chcemy żyć w pokoju. Zaatakowano twoje stwory. Klocki spuścił po prostu, nie? Taki rycerz. To jest rycerz z intra. Możemy pomóc i go pobić trochę też. Yeah, bijemy go szybciej. Ewentualnie zabiliśmy kolegę właśnie. Jak w prawie jak w Chivalry Medieval Warfare. Umierał niczym w tym tureckim filmie, gdzie koleś dostał 7 kul zanim umarł w klatkę piersiową i krzyczał strasznie. No dobra. Zwycięstwo, kraina jest twoja, naciśnij spację, aby przejść do następnego królestwa. No tak, bo stworom trzeba płacić, ale 69 nie dostaną. Wyżynowo. Wojna i wrzody nawiedziły ten kraj niczym kchły szczura. Obrzydliwość dzięki twoim nieustannym wysiłkom panuje tu niepodzielnie. Wyżynowo przez RZ oczywiście. Mi się wydaje, że ten tekst powinien też wolniej lecieć, chociaż gdy się uruchomi po prostu taki konfig nienaruszony z Goga, to też to leci tak samo. Natomiast w tym klonie Keeper FX jest jednak wolniej tutaj, także się da to faktycznie przeczytać, bo tego się w ogóle nie da przeczytać tak naprawdę. Dobra, pierwszą misję udało mi się zakończyć i nawet się udało mi to zmieścić w 15 minutach, także jest dobrze. Po wciśnięciu OK nastąpi briefing kolejnej misji, ale myślę, że w tym momencie zrobimy przerwę filmu.